Siemacie ludzie, ze strony Jacek, portal poznański.com, z nami Rychupeja. Cześć. Słuchajcie, jesteśmy przed premierą płyty, podzieliliśmy wywiad jakby na dwie części. Zrobimy przed premierą płyty i po premierze, bo cóż, jak uważasz? Tak trzeba. Słuchaj, ja oparłem swoje pytania na tym, co wiedziałem, tak jak wszyscy, czyli single, fragmenty, które zamieściłeś w internecie i tak dalej, i tak dalej. I takie pierwsze mam do Ciebie pytanie, to jest Twoja trzecia solowa płyta, po paru... Czwarta. Czwarta? Aha, bo Czarny Wrzesień. No tak, licząc Czarny Wrzesień. Ale taka, która będzie w sklepach oczywiście. Czwarta. Też? No ale jak to? No fizyk był w sklepach normalnie. Czarny Wrzesień? No. Ale to w skate shopach w sensie. W skate shop to chyba sklep. No tak, znaczy wiesz, bo ja myślę tak typowo, wiesz, że idziesz do Empiku i tam kupujesz. No właśnie, i powiedz mi, jakie tematy poruszysz, których nie poruszałeś na płytach SL-u, bo na przykład nie chciałeś lub też twierdziłeś, że to na przykład to nie jest to miejsce, gdzie wiesz, który bych nie poruszał tam, tylko tutaj u siebie. Nie mam kompletnie pojęcia. Zbiór moich obserwacji, refleksji, jakiejś tam fascynacji, odniesień do kina czy do popkultury. Czyli wszystko to, co na innych krążkach. Raperzy najczęściej pierdolą na wszystkich płytach o tym samym. Ja nie jestem jakimś odosobnionym przypadkiem. A potem wszyscy przy premierze mówimy, że jest progres i tak naprawdę nie mi to oceniać. No to mogę w ten sposób odpowiadać na pytania. Jestem mocno zdystansowany od produkcji. Robiłem ją, wiesz, po godzinach w czasie wolnym. Dosyć długo, 10 miesięcy, jak na mnie to bardzo długo, bo powinienem zrobić ją też w pół roku. Ale finalnie jestem zadowolony, ale kompletnie nie wiem, jeżeli oczekujecie nie wiadomo czego, jakichś fajerwerków, to nie wiem. Stary dobry Rysiek wrócił, czy nie wrócił, czy whatever shit, no nie wiem, no co mogę powiedzieć. No, jest 19 premierowych numerów, jeden jeszcze jakiś tam specjalny kawałek. Bardzo dobra produkcja od strony muzycznej. Więc jeżeli ktoś się nie jara moim rapem, czy tam tym moim, wiesz, gadaniem, czy czymkolwiek, jak byś tego nie nazwał, to zawsze może drugą płytę sobie włączyć i docenić produkcję chłopaków z UHR. No i tyle, no, fajni goście. Myślę, że tematy dosyć uniwersalne, ale nie uciekam jakieś tam w siódme dno i w poczwórne rymy, bo nie byłbym sobą w tym momencie. Bo niektórzy szukają, czy fani, bo ja to tam też nie szukam jakiejś dziury w całym, ale oczekują Ryśka z pazurem, bo na poprzednich płytach wydawałeś mi się za delikatny. Czy Ryśka z pazurem. Czy pokażesz pazur? Nie wiem, słuchałeś kilka zwrotek, więc... Tak, miałem okazję. Myślę, jaka refleksja. Parę fajnych punchy usłyszałem, i, których nie chcę zdradzać przed premierą, ale... No mi się zdaje, że jest Rysiek z pazurem, ja nie muszę tego udowadniać, jeżeli chcę. Wiesz co, słuchacz też jest podzielony co do stylówy, tak? Część lubi mnie tego tak zwanego Ryśka z pazurem, a część osób lubi właśnie tego takiego refleksyjnego. Tych refleksji nigdzie się nie opuszczałem, jest pełno tych refleksyjnych numerów. Myślę, że takim głównym refleksyjnym to będzie pewnie utwór Codzienne refleksje z Markiem Dyjakiem. Potem troszeczkę w ożywszym zabarwieniu, ale dosyć taki truskulowy rap life. Także no jest na to miejsce, ale głównie są numery takie, jeśli nie bitewne, to bardzo hip-hopowe, oparte na jakichś takich korzennych brzmieniach, czy to big picture typowo streetstyle'owy, czy bragowo oldschoolowy z Doną, by ci mieć, czy te takie pseudo braga puncze, które nagrywałem, czyli rap rozpierdol braga bałagan, tak? I tego typu rzeczy. Oczywiście są też klimaty jakieś tam melancholijne, typu Adler. To jest jakby ukłon w stronę tematów, które zaszczepiam, które pielęgnuję. Nawijałem tyle lat, wiesz, o tematach również w zupełnie innym kierunku, po drugiej stronie bieguna, wiesz, na zasadzie z jedną małą buteleczką. A teraz? Teraz sobie odwróciłem kierunek, no bo tak żyję, no to tam nawijam, no jakie życie, taki rap, no nie mogę nawijać o tym, że fajnie się najebać, jak uważam, to wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie i mogę pokazać, wiesz, inną stronę siebie, niekoniecznie rezygnując z autentyczności. No stawiam na autentyczność, więc no nie mogę mówić zupełnie inaczej, jak myślę albo jak uważam. Tym niemniej no, też nie staram się oceniać ani nie udzielać rad. Takie są wersy kawałka No Future, który też jest dosyć taki posępny, ale z pazurem. No, RPS klasyka, myślę, że jest z pazurem. Okej, właśnie wspomniałeś o gościach i też słyszałem ich zwrotki w tej chwili i wszyscy zadają sobie to jedno pytanie w Polsce. Kim miałbyś ten słynny gość, który
go nie ma, jakby nie doszło tam do końca, nie udało się sfinalizować tej zwrotki, czy ujawnisz to, nie wiem, teraz po premierze płyty, czy zachowasz to dla siebie, być może dojdzie do tej współpracy w przyszłości. Ja tego gościa pozdrowiłem nawet na płycie, więc, ale nie chcę się jakoś na ten temat rozwodzić, ponieważ sytuacja do końca była niejasna. Myśmy przekładali premierę z września na październik, głównie też dla z tego względu. Ja nie byłem w stanie, nie stać mnie było po prostu na kolejne przełożenie. Jestem konsekwentny, zrezygnowałem z tej współpracy na zasadzie, że my już nie będziemy dłużej czekać. Mieliśmy umowę na 30 dni, czekaliśmy 90. Nie mogłem sobie pozwolić na kolejną obsługę, bo to nie jest w moim stylu. Nawet jeżeli miałbym zapłacić taką cenę, jak nie zrobienie tego utworu, tak? Nawet dwa dni przed zamknięciem mastera management pisał do nas, czy jest jakakolwiek szansa, że jeszcze się wstrzymamy, albo czy chcemy wykorzystać ten numer na przyszłość. Oczywiście mógłbym wziąć ten numer na przyszłość i byłoby fajnie. Tym niemniej ja chciałem wzmocnić jakby ten krążek i nie chciałem rezygnować z tego utworu ze swoich zwrotek. Chciałem, żeby ten utwór był fizycznie na tej płycie. Czy dopisałeś trzecią zwrotkę, czy zastąpiłeś? Nie. Został numer dwuzwrotkowy i tak to poszło. To w tym momencie należy stwierdzić, że rzeczywiście zrezygnowałem z tego, bo management wyrażał chęć zrobienia tego finalnie, wiesz, do końca, doprowadzenia sprawy do końca, ale mi to już nie było potrzebne, ponieważ ja się umówiłem na utwór na album, a nie na bonus track, czy jakiś tam poza płytą. Jest mi jakoś przykro z tego powodu, ale nadal jestem fanem tego wielkiego artysty i nie powiem ani złego słowa, bo ja nie wiem, czyja była tutaj zła wola, czy niedopatrzenie. Robiliśmy wszystko tak, żeby doprowadzić sprawę do końca. Widocznie tutaj zaważył też mój charakter, że no nie chciałem czekać i nie chciałem, wiesz, no jeżeli się na coś umawiasz, to się wywiązujesz, tak? I z wielkim szacunkiem do tego podszedłem. Tym niemniej, jeżeli nie widzę perspektyw, bo równie dobrze mógłbym czekać następne 90 dni po albumie. Nie wiem, jaki byłby efekt. I nie wiem, jaki jest deadline. Tymczasem wczoraj przyszedł mail, bo chcieliśmy odkręcać sprawy jakby biznesową, całą historię i nagle się okazuje, że ta zwrotka jest gotowa, nie? No i ta zwrotka jest gotowa i być może ja tą zwrotkę wyciągnę teraz na zupełnie innych zasadach, które były zapisane, bo jeżeli umawiam się na zwrotkę, która nie wchodzi na album, a zasady się nie zmieniają, to znaczy, że pozwalam sobie trochę grać na nosie, nawet takiemu wielkiemu artyście jak... I trzeba dotrzymywać umów, jak jeszcze bardziej coś jest podpisane, czy tam jakbykolwiek to wyglądało. Tak, dlatego ja nie wiem, wiesz co, większość rzeczy doprowadzałem do końca bezpośrednio, tak? Onyx, Master Ace, Jeru. Mailowałeś lub dzwoniłeś po prostu, tak? Tak, Jack the Ripper też, wiesz, sam napisał do mnie, zrobiliśmy to bezpośrednio. Pierwszy raz pracuję jakby nad fitami przez kogoś. Przez kogoś i są... nie jest to Jeru. Jeru załatwił mi tylko zwrotkę Jeru. Tak naprawdę. Ciężko pracuję i staram się nie nadużywać, wiesz, czyjś koneksji, nie? Szanuję innych i nie pasożytuję na wiedzy, na doświadczeniu, na znajomościach. Taką refleksję może swego czasu wiele osób pasożytowało na mnie, właśnie na tym wszystkim, co wymieniłem. Aha, że ale... przez ciebie załatwiali sobie jakieś tam gościa. Ale to mnie i tak nauczyło, żeby nie działać w ten sposób, skoro wielu ludzi tak działa, ja tak nie działam. Jasne. Z czego będę zawsze dumny. Ja tutaj była możliwość załatwienia. Mam bardzo dobrą ekipę, która po prostu zrobiła wszystko, żeby ten fit był. Nawet, wiesz, no... Nawet przed pobraniem zwrotki byłem w stanie napisać parę słów, że się cieszę, że będzie, wiesz, fajna rzecz, bo było to na tyle wiarygodne. To już nie szedł za tym papier, tylko regularny mailing, który mówił, że już, że no, to jest legenda i ten człowiek jest perfekcjonistą. I dlatego jak robi to swoje 16 kropek na kartce, to wszystko się zgadza. To tam musi powstać każdy jeden bardzo ważny wers. Może w tym momencie już zdradziłem, kto to jest, jeżeli ktoś pilnie śledzi technikę pisania wersów przez danych raperów, albo oglądał Art of Rap, to już będzie wiedział, o kogo chodzi. Nie mam żalu, takie rzeczy się zdarzają. Wiesz, no jestem dorosłym facetem. Może 10 lat temu bym dał upust tutaj swoim emocjom i
i byłoby mi bardziej przykro. Świat się na tym nie kończy, są inni artyści. Jeśli dogadamy się na innych zasadach, brzydko mi to teraz mówić, że teraz ja będę dyktował te warunki, ale staram się właśnie też pokazać charakter w tym momencie, że nie jest to tak do końca, że w jedną stronę można robić wszystko, a my możemy być zdani na ten, tylko na łaskę jakby tego managementu. Jeżeli mi się uda, to będzie to dla mnie też taki myk biznesowy do mojego tam CV w Łebedzinie, że jednak no idzie się dogadać i Ryszard potrafi negocjować w taki twardy sposób, bez konieczności dania w mordę, czy zdisowania, czy oplucia, czy wyzwania, czy afery w sądzie. Płyta powstawała tak 10 miesięcy, tak? Od stycznia do września. Tak, mniej więcej dłużej. Pierwsze zwrotki nagrałem w styczniu i to było tak, że pewnie nagrałem w styczniu, potem pojawiłem się pewnie w lutym raz, w marcu dwa razy i potem już coraz bardziej regularnie, aż do momentu, kiedy zbliżałem się tutaj dużymi krokami, żeby się naprawdę wyrobić i zbliżyć na maksa do La Bamba Studio, żeby tę pracę mieć naprawdę w kapciach 100 metrów. I generalnie pokazywałeś, czy ujawniałeś swoim fanom tak, jakieś wstępne tracklisty, pewne tam nazwy utworów, fragmenty. Coś robiłem, bardzo na wariata, partyzantka. I ta promocja płyty jakby odżegnuje się od jakichkolwiek form standardu wypracowanych profesjonalnych, tak? To są, widzieć, to są jakieś wpisy, to są jakieś partyzanckie wrzutki. 30 jakby sekund wideo na Facebooku. Tak, coś bez cięć, bez edycji, nie ma żadnych promo mixów, zapowiedzi ze studia. Ja to wszystko już robiłem. To jest w jakimś stopniu też z mojej strony pionierskie. To mi się już bardzo przejadło i teraz jakby wracam do epoki sprzed, do takiego amatorskiego nadawania. Być może również jest to podyktowane brakiem czasu na takie rzeczy. Z tym, że słuchacz jest mi to w stanie na pewno wybaczyć, ponieważ jak nigdy dotąd zrobiłem 3 teledyski przed albumem i za chwilę emituję 4 i kręcę następne 2, więc jakby wolałem skupić się na tych rzeczach ważniejszych niż na tych pobocznych, które i tak będą miały mniejsze jakieś podgląd i znaczenie, bo finalnie wyjdzie płyta i nikt nie będzie oglądał już relacji ze studia. Ani wszystkich jakby takie relacje i też wszystkie rzeczy zadowalały. Niektórzy fani byli nawet wręcz wkurzeni, że muszą słuchać, nie muszą. Są jakby częstowani na wyrywki, fragmentarycznie. Kiedyś pierwszy raz, jak żeśmy publikowali chyba wszystkie tam kawałki, to zadawano nam pytania, czy to jest spoko, czy fan idąc do sklepu nie będzie już znudzony, bo skoro słyszał wszystkie pętle i parę wersów, wiadomo, że to wszystko ulega pewnym modyfikacjom i brzmienie i nośnik samo w sobie, jakaś taka historia pod tytułem nabycie tego nośnika i przeżycie tej premiery. Jest oczywiście, nie jest wprost proporcjonalna do takich, kurde, subiektywnych, kurde, odczuć sprzed monitora, z jakiegoś tam filmiku. To z nie najlepszym dźwiękiem i jakością. Jasne. Więc my się tego nie baliśmy, robiliśmy te rzeczy, a teraz rzeczywiście no, nie miałem też dużo czasu na to. Wiesz, no, nie było mi łatwo nagrać płytę, wiesz, z dzieckiem na rękach, tak naprawdę. No tak, bo jakby jesteś rozdzielony między muzyką. Ja się nie zamierzam tłumaczyć, wiadomo, ludzie, znam ludzi, którzy pisali w pracy całe albumy, ale dzieci też były wtedy w domu, więc fajno, musieli też mieć pracę. Ja musiałem być na maksa zorganizowany i podzielny. W tym roku dużo rzeczy się naprawdę wydarzyło, tak? Nagrywałem płytę, jeździłem na koncerty, zajmowałem się rodziną. Organizowałem dużą też jakby przeprowadzkę. Łącznie z wszystkimi formalnościami. Tak. Wiesz, no człowiek instytucja trochę jeszcze. Jedna firma, druga firma. I przy tym wszystkim jakiś tam zmasowany mailing i dostępność, wiesz, 24 na dobę pod 2 telefonami. No wiesz, no jest, są jakieś wersy, że raper ma wieczne czasy, RPS napierdala, bo weekendowe wojaże to tylko część moich starań. Wiesz, że weekendy na koncertach to ja odpoczywam, bo wtedy można się przespać w samochodzie. Wyjeżdżam od monotonii, tak, koledzy, śmichy, chichy, wiadomo, rutyna, sztuka, hotel. Fajne, trasowe życie, które rzeczywiście nie jest żadnym dla mnie ciężarem. Nie? Jak się ma wygodny samochód i dobrego kierowcę, to można. I fajną ekipę. Fajną ekipę. A no, jak
prawdziwe życie zaczyna się tutaj w czterech ścianach tak naprawdę. Nie? Dokładnie. Słuchaj, zainteresowanie albumem było tak duże, że w momencie startu preorderu podwiesiły się lekko serwery fonografiki. I czy możemy się spodziewać złota w okolicach premiery? Bo tak wczoraj donosiłeś, że 12 tysięcy... Nie donosiłem. Informowałeś? Teraz pójdzie lepa. Że 12 tysięcy sztuk albumu zostało już zamówione przez sklepy, więc to tak, bardzo blisko jest chyba tak, tego preordery to chyba może być złoto, oczywiście to nie jest złoto, no umówmy się, no to musi się wpierw sprzedać w sklepach, tak? Musi wyjść, przejść przez kasę i zostać zafakturowane. Znaczy zafakturowane prawdopodobnie jest, ponieważ jeżeli idzie na sklep, no to sklep dokonuje zakupu. Tym niemniej my zawsze staramy się policzyć tą premierę, jeżeli jest to przepuszczone przez kasy, a nie kupiam sklepy i leży w magazynie albo jest wyeksponowane na półku, tylko no, raczej robimy jakieś migawki z tych podpisywań, z tych spotkań i tam troszeczkę jest tych ludzi. Ja też jestem ciekaw. Nie jest to SLU, jest to coś innego, więc to jakby pozwala ludziom, oczywiście mądrym ludziom, wyobrazić sobie troszeczkę i zbliżyć się do tego, czy to jest rzeczywiście realne, czy nie. Ja powiem ci tak, Olisy, złote płyty, wszystko już to przerabiałem. Ja byłem chyba dwójką Olisu 10 lat temu. Nadal mnie to cieszy, robi wrażenie, są fajniejsze rzeczy i ważniejsze dla mnie. Nie mam tutaj w sobie zagroży jakiejś, wiesz, fałszywej skromności, ponieważ dużo rzeczy przewartościowałem. Widzisz, no nie powiesiłem tych złotych płyt jakoś, tu nie mam czasu. No właśnie. Leżą zafoliowane. Więcej ścian można wieszać, nie wiem, więcej miejsca. Wiesz co, strasznie to deprymuje i psuje. Wychodzisz rano w szlafroku i patrzysz, jestem lujem. I nic nie robisz. Nie będzie płyt, będzie kartka i długopis. To bardziej mobilizuje do pracy, tak? Priorytety. Chodzi o to, żeby się bawić, żeby robić fajną rzecz, żeby muzykę, nie żeby ustalać statusy. Bo jednak moi ulubieni wykonawcy ze Stanów to też nie jest Jay-Z na przykład, nie? Czy ktoś jego pokroju. Tylko kolesi, którzy mają 10 albumów, są 20 lat na scenie, nie mają swoich linii w perfumach, odzieży, czy w czymkolwiek, nie rozpierdalają się jachtami, tylko są nadzielni i są fajni, nadal chcą jeździć po Europie i są dostępni, nie? Można do niego napisać, dogadać się, siemasz, spoko, grasz dzisiaj w parku na Brooklynie, spoko, będzie gada, trzymaj się, może się tam przetną. Fajne rapowe życie, nie? Bez szajby, bez ten. Ja już mam, wiesz, jaranko playlistami, mediami, dużymi koncertami, dużymi rzeczami, dużymi kontraktami. To wszystko już przerobiłem, wiesz, no za chwilę jestem, wiesz, 40-letnim kolesiem, który przestaje jakby identyfikować się już od dłuższego czasu z pozycji Ryszarda Pei, tylko zaczyna się identyfikować jako Ryszard Andrzejewski. Są troszeczkę bardziej fajne rzeczy, które być może gdyby nie zmiana i podejście, takie jakie teraz staram się utrzymywać, może przeszłyby mi koło nosa, wiesz, tak jak założenie rodziny, jak fajne życie w kapciach w domu. Czegoś, czego, wiesz, trudno było mi doświadczyć, nie, na przestrzeni wielu lat, mimo tego, że byłem już w związku małżeńskim wcześniej, to już minęło sporo czasu. Od tamtego małżeństwa i powiem wam, że no jest mi dobrze. Niech każdy, wiesz, robi tak, żeby było mu jak najlepiej, więc jeśli ta płyta sprzedałaby się, no, to też byłaby brednia, co teraz powiem, w 1000, w 2000 nakładu, to też bym nie płakał i pewnie byłbym zaskoczony. Może mobilizacja byłaby do tego stopnia, że na drugi dzień już pisałbym nowy album. W ogóle doświadczam przy tej premierze czegoś takiego, jak przy stylu życia Gnoja, że ja pisząc styl życia Gnoja, zamykając styl życia Gnoja, miałem już gotowe na serię w głowie. Ale to właśnie dlatego, że styl życia Gnoja powstawał między 2006 a 2008. I tam naprawdę dwa lata. Styl życia Gnoja, paskuda. To słychać, tam jestem zepsuty, pogubiony, gdzieś tam w dołku, na dnie, ale taki, wiesz, uśmiech przez łzy i jedną małą butelkę,
hymny pijackie i generalnie radziłem sobie i dawałem sobie świetnie sprawę. Dzisiaj jak obserwuję siebie z tamtego okresu, to mówię, no dużo wiedziałem, ale dużo też mi się wydawało, nie? Kaszor kiedyś powiedział, że ta płyta jest cała o chlebie. Ja pomyślałem, absolutnie nie. Ale być może trochę jest, ale bardziej o chlaniu jest całkiem nowe oblicze Jedynka. Żeśmy kiedyś słuchali oblicza w trasie, to chyba po prostu umieraliśmy ze śmiechu. Jana Gandę, Ganda na mnie, czekaliśmy tylko za ile wersów pojawi się kieliszek, butelka, płyn. Tak, chyba było z tego jakieś wideo, że tak się śmialiście właśnie, że tam być cały czas nawiązania do alkoholu tak, i tak dalej. Być może tak. I naprawdę po 9 miesiącach zrobiłem na serio i w zeszłym tygodniu mówię żonie, że wiesz co, jestem gotowy nagrać nowy krążek, bo mam wrażenie, że jak usiądę, to napiszę go tak. Mhm. To jest takie jakby, może nie jest to brak pewności siebie, tylko jest to takie przekonanie, że mogłem zrobić jeszcze coś. Może miałem za mało czasu, może za bardzo byłem skoncentrowany na innych rzeczach. Może nie jest tak, jak trzeba. I zawsze w takim momencie powstają bonusy w postaci nowych tracków. Styl życia Gnoja miał to do siebie, że ja już chciałem tej zmiany, a wydawałem taki, a nie inny krążek. Dlatego na serio była tak szybko kontrą, co jakby i tak nie stanowiło o zmianie nastawienia słuchacza, czy o mojej zmianie, bo tak naprawdę obydwa krążki poszły świetnie jakby w eter i te trasy były ze sobą powiązane. No, powiązane, tak? Jasne. I jak zadałem pytanie, czy Slam Milioner przebije styl życia Gnoja, to słuchacz mówi, ni chuja. Niektórzy mówią, że tak, bo nie można, nie może tak być, że po 6 latach od stylu życia ten Gnoja nowy album będzie ten gorszy. Nowy album będzie gorszy od starego. I ja nie będę tutaj go reklamował, że on będzie ten, no on jest inny, po prostu jak każdy jest inny. To nie jest może taka wariacka historia jak styl życia Gnoja, ale nie jest też taki chill jak reedukacja i CNO2. Zresztą jest dużo tych tematów rapowych, takich tam tego wszystkiego, co mnie mocno zmęczyło i co mi leżało na wątrobie i co musiałem wyżygać siebie. Włącznie z tym, że nie wchodzę na żadne portale. Jak mi przyślesz pewnie linka do filmu, to sobie obejrzę i powiem, że fajnie zmontowane, ale nie będę wchodził, wiesz, chronię siebie i chronię swoją rodzinę przed tym całym gównem. Zdarzy mi się sprawdzić wiadomości na jakimś portalu, takie zwykłe, no, bo jako oldschoolowiec jestem jednak fanem szklanego odbiornika, no, może nie szklanego do końca. Nie wiem, z czego to gówno jest. Ale no tak, jestem w stanie zetknąć się z opiniami różnymi przez to, że czasami też adminuję swój fanpage. Tak? Więc to jest jedyna jakby... Tam zerknie, co tam ludzie... Tam zerknę i tam się też czasami robi patologia i czasami też ja muszę patologicznie się odezwać. Będę miał właśnie to pytanie tam za chwilę, taką jedną sprawę. Nie byłbym sobą, gdybym czasami komuś nie pocisnął. Nie? Czasem inaczej po prostu nie może dotrzeć do ludzi. Nie, nie, nie. Skoro oni ale nie dają głupie tobie... pytanie, głupia odpowiedź. No, co głupie pytania nawet kasujemy, ponieważ głupie pytania mogą zepsuć całą jakby dyskusję albo zmienić ton, w ogóle tor dyskusji. Tak, jakieś inne bzdurne tematy. Jeżeli wiesz, dajemy w poście konkret, a ktoś pyta o ten post, bo czegoś nie zrobił, to jest debilem. Po prostu jest idiotą i ich spierdala po prostu z tego fanpage'a, niech się odlajkuje i wypierdala. Informacja jest prosta, to należy zrozumieć. Tak, tak. Po prostu, no, aż żal po prostu to czytać. Nie? I po prostu robimy mu przysługę, że usuwamy, on potem wpisuje, tak, znowu mnie usunęli. No, może trzeba po prostu debila zbanować jeszcze dodatkowo. Nie? Sorry, ale no wiesz, no 700 tysięcy to jest masa ludzi. Lajków, to jest masa ludzi. No dobrze, widzimy się na koncertach i kupujcie płyty w takim razie. Zobaczymy, tak, czy to będzie ten wynik i wtedy będziemy wiedzieć, kto tak naprawdę traktuje to na serio i kto ma coś w głowie, co coś w ogóle zrozumie z przeczytania postu. Większość ludzi nie rozumie głównego wydania wiadomości, więc trzeba pisać jak najbardziej prosto. Czytanie ze zrozumieniem w Polsce w ogóle siadło, tak? Brakuje. No wiesz co, technologia, postęp cywilizacyjny. Tylko obrazki się oglądają. Wiesz, jak nie przyniesiesz, wiesz, na złotej tacy, nie, przy tej płycie do domu, to nawet jej nie, no, nie potrafią debile nawet zamówić płyty, nie? Także nie potrafią kliknąć, wiesz, no. Poprawnie i zapłacić. Debile, no, można powiedzieć, że to jest jakiś odsetek marginalny, no,
który się rzuca w oczy, bo ogólnie niestety, oni tak. Większość jest okej, okay, ale zauważasz najczęściej to złe. I to, to głupie. I zamiast się koncentrować, bardzo, bardzo dużo czasu pracuję na tym, żeby się koncentrować na tym dobrym, a nie skupić się na dwóch wpisach debili, gdzie 300 innych jest super. Pozytywnie. Nie? Trzeba jednak to ignorować, ale po prostu to kasować, bo potem to psuje, wiesz, całość. Potem jeden i dwóch debili czynią jakby otoczkę, że to są fajni rycha, nie? Nierozgarnięci, nie potrafiący napisać bez błędów, nie mający wiedzy. Jasne. A z reguły wpisują dzieci. No tak, bo ja mam 25 lat, ja nie będę się pytał o rzeczy oczywiste, które umiem przeczytać, a no. Nie mam, nie czuję potrzeby wszystkiego. Czy preorder dotrze do mnie w dniu premiery? No na tym polega idea preorderu. Ale widocznie nie... należy wywnioskować, że inne wytwórnie lub wykonawcy nie dopilnowują tego i typu działań i ludzie mają preordery po premierze i są wkurwieni. Więc czasami tą empatię znajduję i próbuję się jakby wczuć w tego człowieka, którego kompletnie czasami nie rozumiem, on nie potrafię rozszyfrować, ale tylko czasami, bo no niech będą kumaci, nie? Jak nie są kumaci, no to zginą. Okej, okay, dobra. Nie pomogą, moje płyty im nie pomogą. Właśnie, słuchaj, spora ilość właśnie, jak wspomniałeś, klipu przed premierą, trzy już były, będzie czwarty. I czy wszystkie będą realizowane z dziewiątką, z 9 liter filmy? A, myślę, że tak. Jakoś tak się z nimi mocno trzymasz, tak? Przyjaźnimy się, można powiedzieć. Wybrałeś ich? Jest to taka solidna współpraca oparta nie tylko na tym, że robimy jakiś deal, tylko szanujemy się, poznaliśmy się jakiś czas temu, chłopaki podeszli z dużym szacunkiem do mnie. To jest wyczuwalne, tak? Ja im to samo oddaję i co by się nie działo, nie ma opcji, żeby nas coś poróżniło, także oni też robią klipy prawie wszystkim ekipom w kraju i jeżeli nie ma tematów, o których byśmy nie mogli porozmawiać, nawet jeżeli jadą gdzie indziej i robią z kimś, kto mi na dzień dzisiejszy na przykład nie pasuje, to ja tak samo szanuję tą ich pracę, tak jak u mnie na planie i musimy o tym rozmawiać. Zresztą nie mamy zbyt wiele czasu na to, żeby przerabiać, jak tam było na tym czy na siamtym klipie. To jest intensywna praca na planie, pierwsze, z tego co widać. Nie jesteśmy tego typu ludźmi, żeby się tym zajmować, a po drugie naprawdę ciężko pracujemy, co miałeś pewnie okazję zobaczyć. No tak, tak, to jest właśnie. Ja też obserwowałem 9 liter filmy na planie klipu HZP i Glacy, tam to dopiero był cały dzień pracy. Tam była naprawdę masakra. Aż od 6 rano chyba do 2 w nocy, tam to była masakra, okej. Okay. Dobra, słuchaj, teraz skupmy się trochę na singlach. Back in the Days. Wspomniałeś wcześniej w wywiadach, że miałeś, no w klubie Olimpia, tak, trenowałeś judo i czy się zastanawiam, czy gdyby nie te problemy, które jakby spowodowali tobie z tym sportem, czy mielibyśmy mistrza Polski Ryszarda Andrzejewskiego w judo? Byłaby taka szansa? Czy jednak muzyka by przeważyła i jednak byś został przy muzyce? Może wiesz, że mistrza Polski może tak, ale czy na olimpiadę bym pojechał? Niewielu moich kolegów z całego kraju zobaczyłem na światowych matach. Wielu za to mistrzów Polski, młodzików, juniorów widziałem gdzieś tam w późniejszych latach, którzy też skończyli jakiś czas później, więc no to nie jest taka chodliwa dyscyplina. Sporty walki w latach 80. były jakby spopularyzowane przez filmy, wiesz, z Bruce'em Lee, a potem Jean-Claude Van Damme i tak dalej, a judo było niszową dyscypliną, wiesz, zawsze było karate, jakieś taekwondo. Bardziej popularne, tak? Kung fu, jakieś takie historie być może, a judo było taką dyscypliną olimpijską. Wszyscy szli na boks, nie? Wszyscy chcieli, wiesz, zapierdalać na workach i gdzieś tam była to bardzo niszowa moim zdaniem dyscyplina, w której Polacy naprawdę zbierali super laury zamiast cięgów i tak wyszło. Nawet ta olimpiada w Seulu w 1988 roku, gdzie Waldek Legin zdobył złoto, Wiesiek Błach srebrny medal, przegrywając z Koreańczykiem w Seulu z Koreańczykiem finał. Był remis i wskazanie sędziowskie 2-1. Nie mógł wygrać. Albo gdyby zrobił punkty, byłby mistrzem olimpijskim. No, to pamiętam do dzisiaj. To nawet nie było też takim jakby wyzwalaczem, żeby się zapisać. Po prostu jeden z kolegów mówi, idziemy na judo, poszło nas 7, po miesiącu zostałem z jednym kolegą, a po roku już byłem sam. Czyli wykruszali się. No, ale tam znalazłem też kumpli i oczywiście miałem kumpli wtedy z maty i kumpli z mojego podwórka i spoko. I być może nie mielibyśmy teraz Ryszarda Andrzejewskiego, mistrza Polski w judo, ale moglibyśmy też nie mieć Rycha Pei,
jako rapera. Wykonawcy, tak, bo mogło być różnie. Myślę, że sport mnie uratował. Sport mnie uratował, bo mam podgląd na to, co... Rap mnie nie uratował, tylko sport mnie uratował, dlatego że nauczył mnie właśnie szacunku, konsekwencji, dyscypliny. Ja nie chciałem takich wartości i wyznawać żadnych w ogóle, kompletnie byłem aspołeczny od małego dzieciaka. A tam miałem respekt dla tradycji, dla judo, dla budokanu, dla zasad, dla jigoro kano. I to była jakaś moja ścieżka, jakaś droga, którą obrałem i bez tego na pewno zrobiłbym bardzo wiele, wiele błędów i to mnie zbudowało, wykreowało na tak zwanego wojownika i dopiero to mi dało jakąś motywację do radzenia sobie z problemami, ze samym sobą, bo ja największym problemem dla siebie to jestem niestety ja jeszcze. I to mi dało napęd. Bez tego mógłbym być po prostu niezaradny życiowo. W ten sposób, w ten sposób. Niezaradny życiowo, może bym był gdzieś na dworcu, by rzucił mi złotówkę albo... albo kiepska wizja. Nie wiem, nie chcę pisać czarnych scenariuszy, ponieważ na dzień dzisiejszy największy czarny scenariusz to jest to, że muszę iść wyrzucić śmieci za obrazem. Nie jest tak źle. No. Zastanawiam się, czy tak, mam taką teorię, ale nie wiem, czy jest prawidłowa, to może zweryfikujemy. Back in the Days jest też takim twoim, chyba, takim symbolicznym pożegnaniem się ze swoją okolicą, z Jeżycami, bo już przeprowadziłeś jakby tutaj taki... No można to tak nazwać. Taki, bo klip jest no mega, jest jeżycki do... jest 100% Jeżyc w Jeżycach tam. Jest. Tych współczesnych też trochę pokazujesz na to zdjęciach. To prawda, jest taki, a nie inny, ponieważ to, no o tym jest ten utwór, to są te miejsca, one są bezpośrednią ilustracją tego typu rzeczy. To jest też pożegnanie się jakby z moją przeszłością. To nie jest przeszłość, zauważ, że to nie jest, że było ciężko w domu i tak, zbierałem cięgi i nikt mnie nie rozumiał, tylko to są te jaśniejsze aspekty, które i tak gdzieś tam trącają jakby hardkorem przez te policyjne jakieś historie i tak dalej. Tym niej pokazane w takim odniesieniu, że jednak co nawet największe gówno może posłużyć ci za punkt wyjścia, tak? Mm-hmm. I ja wychodzę, nie? Staszica Story 6, tak? Które nie żegnam się, lecz mówię cześć. Staszica Story, dzielnica biedna. Lepiej się witać niż żegnać, a jednak. Tak miał być taki utwór. No właśnie, i wypad z tej playlisty. Przede wszystkim wypad z playlisty, ponieważ krążek, moi kochani, to jest praktycznie 80 minut. Już się więcej utworów nie dało zmieścić. To po pierwsze. Taka sytuacja. Gdybym miał robić wszystkie utwory, a byłoby ich pewnie z 4 więcej góra, no mielibyście wtedy dwa krążki po 45 minut i nie czułbym się zbyt uczciwie, nazywając to podwójnym albumem. Podwójny album dla mnie musi mieć minimum 110 minut. Jeżeli robię pojedyncze krążki po 80, to niech chociaż będzie jeszcze 30 bonusów, żeby można to było rozdzielić na dwa krążki. Nie wiem, czy to jest jakaś moralna przesłanka, czy jakaś fanaberia. Nie chcę tego nawet w ogóle jakoś nazywać. Robię albumy zawsze zbliżone do 80 minut, od dłuższego czasu. I jeżeli nie mam miejsca, to muszę z czegoś zrezygnować. No nie wyobrażam sobie, żebym zamienił kolejność i wrzucił Staszica Story 6, którego nawet nie zarejestrowałem. Zarejestrowałem demo. I stwierdziłem, że jest jeszcze na tyle surowe, że nie zrobię. I w przypadku poprzednika piątki być może też wejdzie kiedyś. Nie jest powiedziane, że beat o roboczej nazwie Frank Noise spod ręki LA i ucha zostanie zapełniony tymi wersami. Nie chciałem się też tak żegnać w taki sposób, nie? Bo tak naprawdę no, mam 15 minut na Jeżyce. Tak, no dokładnie. Długo tu nie jechaliśmy. Wiesz co, no, nadal trenuję w tym samym miejscu, nadal jadam w tych samych knajpach, nadal jestem na tych samych kornerach, nadal mam tego samego fryzjera. Nie muszę nikogo udawać, nie będzie żadnej wożonki, jak przyjadę na dzielnię, że ta wy to macie. Chuj się dzieje na tym, kurwa, Stasico, nie? Pozdrowliwa. I tak dalej. Nie, no. Wiesz co, no nawet niektórzy nawet nie wiedzą, że ja zmieniłem miejsce zamieszkania, ponieważ... Bywasz tam, gdzie bywałeś. Nie widzą. Aha, a kogo to kurwa obchodzi? To wiesz co, no nie wiem kogo to obchodzi, bo tych ludzi to kurwa zupełnie nie interesuje. Cześć Rychu, cześć, i każdy idzie w swoją stronę. Wiadomo. Każdy ma swoje zajęcia, choćby nie wiem jak trywialne, albo jak ważne, nie? Wiadomo, wiadomo.
Słuchaj, klip do Defektu mózgu miał w sumie 4 dni zdjęciowe, nie mylę się. Ta. I powiedz mi, dlaczego? Sporo zaangażowania, bo wiesz, teraz są szybkie wideo, 3-4 godziny na planie zdjęciowym, no, jakieś greenboxy, ten tak jest śmiega, zmachanie rękoma i jest klip. A no. Tutaj 4 dni pracy, twój scenariusz, czy wspólny, razem z dziewczynką, co zajęło tyle czasu, że tak powiem? Wiele lokacji pewnie to było. Może wiele lokacji, może dlatego, że też wiesz co, jeżeli ja organizuję sobie sam plany i w dużej mierze wymyślam storyboardy i tak dalej, to się angażuję bardziej. Jeżeli mam zrobić coś, wiesz, bo ktoś ma wizję i ta wizja jest na zasadzie, dobra, możemy to wpisać w jakieś ramy i rzeczywiście to może być to, to wtedy tylko robię swoje. Jak jestem bezpośrednio zaangażowany, tak jak w Pozwól mi żyć, czy w grubą imprezę Rysię 2, gdzie wynająłem, wiesz, całą chatę, miejsce, Kwarc, Barbarę, samochody, uwielbiam pracę na planie. Mhm. Nie cierpię teledysków, typu krążymy z ekipą z miejscówki na miejscówkę i robimy rapy, nie? Chociaż to też nam się zdarza z literami i akurat z nimi mogę nawet kurwa na biegunie kręcić. Kręcić, nie? Będzie w porządku. Czy na pustyni Kalahari. To jest bez znaczenia, bo oni są naprawdę mega zorganizowani. Oni mnie nie wkurwiają, wiesz, tam... Jak ja musiałem się przez dłuższy czas przyzwyczaić do tego, oni ustawimy kran, a ja mówię, Błażejku, nie z kranu. Bo moja wizja rozstawienia kranu, że 1,5 godziny, oni robią to w 10 minut. No tak. Rozumiesz? Szybka akcja, 3 osoby, czy tam w 2 i jest już to nie ma pierdolenia o dupie Maryn, nie? Mhm. I tak naprawdę zaufałem im na maksa i przez to, że robimy długofalowe projekty, sam zacząłem się angażować, ponieważ też chciałbym jakiś progres czynić w tych teledyskach, a wiem, że ekipa 9 liter, która wyrosła z korzeni podwórkowo-ulicznych, bo takie klipy robiła, ma ambicje na robienie prawdziwych filmowych obrazków i też są zmęczeni, wiesz, kręceniem ekip, rap rozpierdol i robimy 300 teledysk tego samego typu, bo tak naprawdę mają ambicje i ja też mam ambicje, więc robimy wszystko tak, żeby nam się podobało, żeby były jakieś wątki fabularne, żeby byli jacyś tam, statyści, może nie aktorzy, statyści, tak, jak w Adlerze, żeby rozpierdol był komediowy. Mhm. Wszystko ma jakby równoważyć też jakby warstwę liryczną. Nie trzeba wszystkiego brać dosłownie. To, że ja sobie rapuję takie różne rzeczy, to nie oznacza, że kurwa wyjdę i będę wszystkich kurwa walił paralizatorem, bo jakiś idiota, kiedy szedłem z córką nad morzem, podbił po zdjęcie i mówię, a masz paralizator? A ja mówię, a ty kurwa masz zdeklem? Mówię, debilu, sobie pomyślałem, nie? No więc tak. To jest bardzo, widzisz, sugestywne, wiesz, ludzie po prostu kupują cię takim, jak to na obrazku. Tak, widocznie jestem mega prawdziwy i rzeczywiście, kurde, no dobra, no zdarza mi się mieć jakiś gadżet przy sobie, wiadomo, no 40 lat nie czyni cię, wiesz, najsprawniejszym człowiekiem świata. Zawsze dobrze mieć jakiś sprzęt, tym bardziej, że pewnie połowa tego miasta biega na sprzęcie jakimś, więc bardzo swoje dobre nawet i złe. Nawet całkiem nie grozi, ludzie noszą na przykład sobie nóż, bo nie wiem, no, ja noża odkręcić nie. Śrubkę albo chociażby na grzyby. No, ja nie lubię noża i mam zasadę, że jeżeli wiesz, nie używasz noża w danym celu, nie jesteś zdecydowany, to lepiej go nie używaj, bo na przykład możesz dostać kurwa trafiony swoim nożem. To jest właśnie taka... Klimat do końca. To jest właśnie dla mnie taka refleksja dnia, nie? Że na chuj mi kosa, skoro nie wyskakuje nikogo z kosą, nie? A taki paralizator z latareczką się zawsze przyda, bo zawsze można, wiesz, w ciemności odnaleźć drogę. Tutaj nie ma, widzisz, ani drogi, ani latarki. Ani latarki. I zapierdalamy na latarkach, jadą teraz, a teraz do mnie, bo czasami można się wpierdolić w niezłą kałużę, a niestety wieśniak rychu jeszcze kaloszy nie ma. Wracając do planów i do przygotowania, tak, zaangażowałem się, wiesz co, myśmy większość dyscyplin, które zostały pokazane w planie, w kadrze na plan, zrobiliśmy w jeden dzień. Czyli jazda na rowerze, płotki, tenis, koszykówka? Koszykówka nie, ale piłka nożna. Piłka nożna. A drugi dzień zrobiliśmy koszykówkę i tylko koszykówkę. W trzeci dzień zrobiliśmy basen. I cały czas, wiesz, było, robimy dyscypliny i zaczynamy rapy. I człowieku nie było miejsca. I trzeba było się spotkać czwarty dzień na rapy, czego przykładem były te zdjęcia tam na wallu wrzucane z planu, że robimy te rapy. Dlatego nie mogliśmy złożyć tego klipu i dlatego zadecydowałem, żeby zrobić jeszcze Back in the Days. Może jeszcze tak, nie zrobiliśmy do końca Back in the Days,
defektu mózgu, ponieważ robiliśmy Back in the Days i nie starczyło nam czasu na rapy, bo robiliśmy te klipy łącznie. A ja i tak wiedziałem, że Back in the Days wyjdzie szybciej, ponieważ tak. Tak, zasada. Adler spokojny, rap rozpierdol, młotek w łeb. Back in the Days lightowy, defekt mózgu, młotek w łeb. I teraz będzie trudny dzieciak spokojny. Coś tam. Coś innego. Coś tam w łeb. I tak, po co miałem, wiesz, tam cisnę, wiesz, na zasadzie w defekcie, wiesz, co mi się nie podoba, bez nazwisk, nie są to ukryte disy, to jest zbiór różnych obserwacji. Postaw, które krytykuję. Staram się piętnować różne rzeczy, również te, które widzę w sobie. Tam są hasła klucze, słowa. Jest to oczywiście tak upakowane, że jeżeli będziesz chciał tempo to przyjąć bez żadnych swoich rozkmin, to stwierdzisz, że on tak mówi, on tak uważa i to wszystko jest jego. Na zasadzie kawałka podły popis, jak było z prezydentem, tak? Aha. Premier to szkodnik, prezydent to marionetka, tak? Tak, to marionetka. Ci z opozycji tak mocno byś nie słyszał, że to opozycja mówi, nie? I co? I to ma rację, jest twoja opinia na ten temat. Nieważne, nie będę zdradzał, czym jest numer. Numer jest o rapie, pewnie miałem uciec od hip-hopowania i rapowania. Nie udało mi się zbliżyć do słuchacza, na zasadzie piję kawę i chodzę do pracy i chyba nie będę tego potrafił jeszcze długo. Muszę być chyba dłużej Ryszardem Andrzejewskim niż Ryszardem Peją, żeby to zrobić. A nie chcę, kurwa, pseudopoezji, nie? I storytellingów, kurwa, o Marysi, czy o, kurwa, Wojtku, czy o tam kimś innym. Tak naprawdę jakiejś sytuacji, kurwa, które sobie sam wymyślasz w głowie i udajesz, że jesteś obserwatorem. Nie? Wolę jednak być obserwatorem tego, co rzeczywiście przeżyłem i uczestnikiem tego, w czym brałem udział, a nie tam wymyślane historie teraz są, kurwa, na topie. Więc taki jest ten utwór, a nie inny. I, dużo przygotowań po prostu. Ten pierwszy dzień, no, wiesz, 12 godzin uprawiania sportów z przerwami na przebiórkę, bo wiesz, paradoksalnie wzięliśmy ten cały teren Olimpii, wykorzystaliśmy, nie? Biegałem z Piły na kort, z kortu tam na bieżnię. Mamy nawet lekkoatletów, którzy się ze mną ścigają. Nie powiem, o czym jest klip, bo będzie sam nie wiem, jaki będzie efekt, ale mam nadzieję, że będzie naprawdę fajny. Puszczam oko do widza, do słuchacza. To takie ma być. To ma być też z jajcem, nie? Myślę, że będzie kupa śmiechu. Defekt mózgu, trochę, wiesz, przekornie nawiązanie do, wiesz, jakby główny bohater miał pomieszane z Deklem. Wiesz, obiegowe opinie internetowe mówią też, że ze mną jest coś nie tak, więc ja się jakby... Pan uśmiechasz się z tego. Ja w to wejdę i zobaczymy.